Rozumiem, że smuci cię ta sytuacja, ale... Nie, to nie smutek. Akurat martwię się o Wiktora. Czemu? No bo myślę, że ruszyło go to żelece. Boję się, że wpadnie w depresję i rzuci rehabilitację. Byłoby szkoda, gdyby coś tak wyjątkowego zniszczyła rozłąka. Ja... chcę dla ciebie najlepiej. Teraz widzę, że może, nie wiem, w tym wszystkim... Twój dom jest tutaj. Co masz na myśli? Że możesz tu zostać. Bia, jak dobrze, że przyszłaś. Napisałeś, że to pilne. Stało się coś złego? Nie, nie, coś ty. W sumie nie chciałem psuć niespodzianki. Mam super wiadomość. Jaką? Zostaję. Co? Mama powiedziała, że gadała z Wiktorem i zrozumiała, że dla mnie najważniejsze jest zostać tutaj razem z tobą. A wiesz, co to znaczy? Że dalej będziemy razem. Co jest? Myślałem, że będziesz skakać z radości. No bo nie spodziewałam się. Nie wierzysz mi, prawda? To nie tak. Więc jak? Manuel, wybacz, ale... bardzo ciężko mi to powiedzieć, ale... pozmieniało się. I nie mogę pozwolić, by moi rodzice cierpieli. Ale o co chodzi? Być może... lepiej, jeśli wrócisz do Hiszpanii. Lepiej? Lepiej dla kogo? Wybacz, Manuel, ja bardzo cierpię, ale nie ma wyjścia. Już nie rozumiem. Niedawno zrobiłabyś wszystko, żebym został. A teraz... co jest? Już tego nie czujesz? Nie, nie mów tak. To, co czuję, się nie zmieniło i nigdy się nie zmieni. Więc o co chodzi? Moi rodzice spotkali się z twoim wujkiem i ciocią, która się zdenerwowała i moja mama potknęła się i uderzyła w rękę. Twoja rodzina nie przestanie, aż nie zrani mojej, rozumiesz? Brak mi słów. Mnie tak samo. Chciałabym, żebyś został, ale nie mogę myśleć tylko o sobie. Moi rodzice tyle wycierpieli, nie mogę pozwolić, żeby to tyle trwało. Ja też nie chcę, żeby ktoś przeze mnie cierpiał, ale ja nie chcę się rozstawać. Manuel... musi być rozwiązanie, razem i odnajdziemy. Nieważne, co robimy, zawsze coś nas rozdziela. Być może... może to chwila, w której musimy przyznać, że nie możemy być razem. Nie. Nie mogę cię stracić. Zrobię wszystko, co się da, żebyśmy zostali razem i będę o nas walczył. Mam nadzieję, że zrobisz to samo. Bardzo bym chciała... Nie, Bia. Pomyśl, okej? Słuchaj, jutro mam lot. Będę czekał na ciebie do 4:00 w parku przed moim hotelem. Jak nie przyjdziesz, to... będę miał odpowiedź.